Alleluja, witamy Was, Alleluja, witamy Was. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. No poczekajcie. Ona jest z nami każdy czas. Czekajcie, dwa, trzy, cztery. Matka, która wszystko rozumie. Raz, dwa, trzy, cztery. Serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ona do pomników przyrody i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby jego niezwykła energia tego drzewa, to jest dokładnie w tej samej linii co studzionka. Być może wody tej studzionki i tak dalej mają jakiś wpływ na to. Tak, niemniej, właśnie chcę o tym powiedzieć, osoby, które czują niemoc, może mężczyźni, gwarantuję, że przytulanie się do tego dęba gwarantuje, panowie, efektywność do późnych godzin nocnych. Do domu? No i resztę wiecie, co trzeba zrobić. Natomiast kobiety, które chcą na przykład mieć taką przewagę nad mężczyzną, lepiej nie do tego dębu nie podchodzą. Bo odwrotność jest, znaczy działanie jest potrójnie mocne i wtedy no jakby dominacja mężczyzny nie ma sensu. Próbujemy teraz dojechać peletonem już do Brynicy. Będzie teraz pęd w prawo i będziemy jak prostu na piku. Zapraszam. I klub rowerowy Rider, opolscy rajderzy. Gdzie są rajderzy? Są rajderzy, zawsze obecni. Jeszcze raz gratulujemy sukcesu, który niedawno mieli okazję przeżyć. Otóż są zdobywcami nagrody. Śmiało można się dołączać. Na podkoło myśliweczka bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego. Można tak trochę pod rękę się zabrać i w lewo, i w prawo. Gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna? Co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją. Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Zapisano to w formie takiego, teraz, a wysłuchajcie pytania, bo to fajnie mi się to podobało, to pytanie. Bo to akurat dotyczy pewnej osoby, którą znam, ale kto gra na organach w Brynicy? A. Krystyna Czech, B. Krystian Czech czy Antoni Czechow? Trzeci, Antoni Czechow. Krystian Czech. O, teraz uwaga, kto jest na postumencie pomnika poległych mieszkańców wsi centrum? Święty Piotr, Zegar Słoneczny czy Święty Michał? Michał. Wiedzą. Ty jakieś pytania czy... No to teraz to takie specjalne. Wszystkie pytania. A, właśnie. Pod jakim wezwaniem? Pod jakim wezwaniem? Jest kościół świętego Piotra i Pawła w Ugnianach. Obrynicy. Ta taka niby formalna data powstania miejscowości. Są cztery. 1336, 1226, 1333 czy 1636? 24 marca. Amen. Wszystko wiecie.
No i jak ci to wyszło, Krzysztofie? Jacek. Gita wygrała Tasia. Jeszcze. I zapraszamy teraz do piesiady przy stole otwórki państwowe. Każdy z nich jest skrzypeczki, zaśpiewamy do muzyki. Zapraszamy do wspólnej zapory, do śpiewania. Można wtedy... To część konkursową. Krzysztof, jak możesz mi to jakoś podawać? Rekordzista. Fotoreporter.